Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Lorelai. Kontynuujemy naszą przygodę. Nie jest aż taki zły, chyba. Kontynuujemy przygodę, bo teraz chyba będziemy musieli się przebrać. Będziemy się musieli przebrać, bo mamy nową pracę. Kran, obejrzyj. Służy chyba głównie do mycia rąk. Umyjmy sobie łapki, kanapki. Pucu, 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 pucu. Makietki też czerwone, jak widać. Gitara. Uniform, dobra, ubierzmy. Będą nam? A, tego wziąłem tylko, okej. Obejrzyj. Pachnie nowością. Użyj. No, jak typowa pielęgniara. Te wysokie skarpety. Oj, oj, oj. No ciekawie to wygląda. Dobra, gdzie mieliśmy iść? Nie pamiętam. Widzę, że nie mam nawet opcji takich. Shayla, to raczej nie. Gladys również nie. Pospieszmy się i... Nie, to był laundry room. Chodźmy po schodach po prostu. Odkurzacz. Mam nadzieję, że nie będę musiała go używać. Musi zajmować całą wieczność, żeby odkurzyć ten dom. Trochę zdezelowany. Pewnie dużo go używano. Mogę poruszać się bez wózka. Nikt mi nie kazał odkurzać i mam nadzieję, że tak pozostanie. Dobra. Bez gadania idziemy dalej. U nas jeszcze nie było. Tu mieszka Alma. Widzę, że się nie spieszymy. Ty zawsze na wszystko się spóźniasz? Przepraszam, więcej się to nie zdarzy. Przebierałem się, tak jak mi kazałaś. Nic nie mów. Nic nie mówimy. Musimy pracować nad twoją punktualnością. To poważna instytucja. Nie ma tu miejsca na ściemnianie. Cóż... Chyba powinnam was przedstawić. Dziewczęta, mamy dzisiaj z nami nową opiekunkę. Ma na imię Laura. Cześć. Marię już poznałaś. Jest Nisha. Jest z Indii. Hej Nisha, a ja jestem Zoe. Jestem jedną ze starszych opiekunek i odpowiadam za to miejsce pod nieobecność pana B, właściciela Pinecroft. To z nim miałeś rozmowę o pracę w ubiegłym tygodniu, Laura. Tak, pamiętam go. Musimy dołożyć wszelkich starań, by to miejsce lśniło, na wypadek gdyby przyjechał nas sprawdzić. Nocna zmiana złożyła już raport i poszła do domu. Przegapiłaś to, Laura. Bo się spóźniłaś. Mamy tu w Pinecroft 15 rezydentów. Większość z nich cierpi na późne stadia demencji i Alzheimera. Niektórzy mogą być trudni. Niektórzy agresywni. Zatem chciałabym, żeby jedna z was szkoliła dzisiaj Laurę. Nisha, mogłabyś pokazać jej co i jak? Mogę ja to zrobić? Nie, Maria. Nisha pracuje tu dłużej od ciebie i... Pan B poprosił mnie wczoraj, żebym szkolił Laurę. Obiecałem, że to zrobię. Ale nie masz nic przeciwko temu, Nisha? Nie mam. Dzięki. Jesteś kochana, Nisha. No dobrze. Niech będzie. W takim razie ja i Nisha idziemy na górę. Wy dwie umyjcie i ubierzcie rezydentki na parterze. A, i także tą nową panią, która wprowadziła się wczoraj w nocy do starego pokoju Beryl. Ją też. Naprawdę? Tak. Powinna być łatwa. Ponoć nawet nie drgnęła całą noc. Jestem pewna, że sobie poradzicie. Idziesz, Nisha? No to jesteś teraz skazana na mnie. Czemu chciałaś pracować ze mną? Czy pan B naprawdę kazał ci mnie szkolić? No cóż. Nie ma wątpliwości. Zoe mnie nie cierpi. No myślę, że raczej
Tutaj jest troszeczkę lipa. I raczej nikt nie kazał nas szkolić. Czy pan B naprawdę kazał ci mnie szkolić? Nie. Pan B ma to głęboko w dupie. Ale cicho, sza. To tylko tak między nami. Czemu chciałaś pracować ze mną? Czemu chciałaś pracować ze mną? Och, no wiesz, lubię się karać. Nie, poważnie. Umyłeś z tej strony. Nie, żebym miała coś przeciwko niższe, ale z tobą będzie chyba fajniej. Jasne, że będzie, bo ja jestem najlepsza. Może i tak, ale twoje dni są policzone. Poczekaj tylko. Nowa dziewczyna zamierza wspiąć się na sam szczyt. A, proszę bardzo. Wtedy będziesz musiała codziennie pracować z Zoe. A? Czemu? Zoe lubi pracować z najlepszymi. Wszystko za nią wtedy robią. No cóż, nie ma wątpliwości. Zoe mnie nie cierpi. Ona po prostu taka jest. Mówiłam ci wcześniej. Ale nie daj się sprowokować. Wcześniej, kiedy czepiała się ciebie, że się spóźniłaś. Ty trzymałaś język za zębami. I bardzo dobrze. Nie rozświeczyłaś jej jeszcze bardziej, a jednocześnie zachowałaś twarz. Ale to nie jest dobre miejsce, żeby o tym mówić. Więc... co robimy? Wypadałoby zacząć pracę. Ale najpierw pokażę ci parę rzeczy. To biureczko nazywamy naszą dyżurką. Mamy tu akta pacjentów i takie tam. Te białe drzwi po środku to kuchnia. Nawet nie próbuj gadać z Alem. To dobry kucharz, ale za dużo pije. Wszyscy o tym wiedzą. To jest główny pokój dzienny. Jest jeszcze drugi, trochę mniejszy. Na pewno przechodziłeś koło niego wcześniej. Gaśnica. Wiem, nudy. Ale będziesz miała jak wszyscy przerabiać szkolenie przeciwpożarowe. Trójkąt ognia i tym podobne. Będzie ci to bokiem wychodzić. A ten dziwny panel? To? O. To panel alarmowy. Widzisz, w każdym pokoju jest dzwonek. Jeśli jakiś rezydent potrzebuje pomocy, tu nim dzwoni. Na ekranie wyświetla się numer pokoju. Wyciskasz tu, by wyciszyć i idziesz sprawdzić. Ale... nikt ich nigdy nie używa. Chyba, że przypadkiem. Te stare kobieciny nawet nie pamiętają swoich własnych imion, a co dopiero czegoś takiego. Tak. Zaczniemy od Marjorie. To miła pani. Chodź za mną. No dobra, to idziemy. Na drzwiach jest napisane Marjorie. Witaj, moja droga. Co za piękny poranek. I jest z nami dzisiaj Lorelai. To bardzo miła młoda dama. Będzie nam dzisiaj pomagać. Witam, dzień dobry, cześć. Cześć. Hiya. No żyje, mruga oczami. Wszystko z nią w porządku? Co za piękny pokój, Marjorie. Nie musisz być taka nieuprzejma. Nie, ona raczej jest po prostu... już stara, demencja. Co za piękny pokój, Marjorie. That's a very nice room, Marjorie. Lovely flowers. Liczne kwiaty. Założę się, że masz dużą kochającą rodzinę, która bardzo często o ciebie dba. Tak się składa, że Marjorie obchodziła wczoraj swoje 85. urodziny. Prawda, że wszyscy przyszli? Nawet twój brat Derek z Australii. A czemu ten dywan jest taki cały poplamiony? Okej, co teraz? Czemu ten dywan jest taki poplamiony? Czemu ten dywan jest taki cały poplamiony? No cóż. Niektórych plam nie da się zmyć.
A, to tutaj to krew. Pewnego razu, kiedy Marjorie chciała sama wstać parę miesięcy temu. O nie. Inne to głównie wypadki na toalecie. Już po prostu tu jest. Przyzwyczaisz się. Okej, co teraz? Teraz umyjemy i ubierzemy Marjorie. Weź proszę te 200 ręczki z kranu. Ta biała jest do twarzy. Ta brązowa. No wiesz. Do dupy. Wyglądają na bardzo wyschnięte. Teraz nalej do kranu ciepłej wody. Też chciałabym mieć taki kran w swoim pokoju. Nawet nie ma szczoteczki do zębów. Nie potrzebuje szczoteczki. Przecież ona nie ma zębów, Lorelai. Zrobione. Marjorie, kochanie. Czas się umyć. Chodź mi pomóc. Przeniesiemy ją koło kranu. No dobra. Taka nieruchoma. Prawie jak woskowa figura. Ciekawe, co sobie teraz myśli. A teraz musimy ściągnąć tę koszulę nocną. Była trochę mokra. Tak. Nocna zmiana zawaliła, jak zwykle. Powinni wiedzieć, jak się to robi. Tak czy inaczej, ściągamy? Okay. Marjorie, czy mogłabyś podnieść ręce? W porządku. Świetnie sobie radzisz, Lorelai. Ale teraz najtrudniejsza część. Czyli? Musimy ją umyć. Wiesz, dla niektórych to największa bariera. Ja mogę zrobić to za ciebie, jeśli uważasz, że to za wcześnie. Ale jeśli chcesz, możesz sama spróbować. Twój wybór. Ja to zrobię, nie czuję się jeszcze gotowa. Ja to zrobię. Ja to zrobię. Okej. Cudnie. Dziwnie tak. Stać obok starej, nagiej kobiety. To ja się położę na łóżeczku. I udam, że nie czuję zapachu sików. Czy ja dobrze to robię, Maria? Pewnie. Wiesz, Marjorie była kiedyś taka jak ty i ja. Młoda i piękna. Pełna życia. Jako 17-latka zakochała się w George'u. Byli małżeństwem przez 50 lat. Umiesz sobie to w ogóle wyobrazić? 50. Ja nie wytrzymałam nawet dwóch z moim chłopakiem. Ale George, święć Panie nad jego duszą, był łagodnym i rozsądnym facetem. Nigdy nie uderzyłby swojej żony. Boże, serce jej pękło, kiedy umarł. Tak czy inaczej, była tylko małą dziewczynką, kiedy zaczęła się wojna. Wiesz, widziała to wszystko. Bomby spadające na Londyn. Miasto ginące w ogniu. Podziwiam, że chciało ci się robić tą retrospekcję, naprawdę. Jeżeli to oczywiście oglądasz. Podziwiam. Bo z tym też trochę roboty trzeba. O
O Boże, chyba się zdrzemnęłam. Masz tu całkiem wygodne łóżko, Majory. Kończyłam. Teraz chyba powinniśmy znaleźć jakieś ubrania. Tak. Otwórz szafę i wybierz coś, co ci się spodoba. W środku znajdują się ubrania Majory. Nie no, elegancko chyba dzisiaj, co? Niech będzie elegancko. Pod kolor Lorelai. Wow, Majory. Lepiej ukryjmy wszystkich mężczyzn, bo jak zobaczą cię w tej sukience, to zakochają się po uszy. Zaczekaj, Lorelai. Pomogę ci z tym. Majory. Wyglądasz absolutnie pięknie. Zabierzmy cię teraz do pokoju dziennego, żeby wszyscy mogli cię podziwiać. No dobra, jedną mamy zrobioną. Teraz możemy iść do Dorothy. Jej pokój jest teraz koło Majory. Albo możemy spróbować Almę. Jej pokój znajduje się zaraz za dyżurką. Mój wybór. A, chodźmy do Dorothy. Chodźmy teraz do Dorothy. W porządeczku. Chodźmy. Ciekawe, o czym tak myśli. Co Majory? Nic w sumie. Dobra. Na drzwiach jest napisane Dorothy. O Jezu, ciemno tu. Ach, Dorothy lubi sobie pospać. Mogłoby cały dzień nie wychodzić z łóżka. Właściwie to jedna cecha, jaką Dorothy i ja mamy wspólną. Bo tak poza tym jest złośliwą starą wieśmą, szczególnie z samego rana. Hej, Dorothy! Pobudka! No dalej. Wiem, że już nie śpisz. Idź sobie, ty hultaju. Nie bądź taka nieuprzejma, kotku. No, wstawaj, piękna. Podnieś głowę. Richard! Gdzie jesteś? Richarda tu nie ma, kochanie. Wiesz o tym dobrze. Oczywiście, że jest. No, usiądź w kuchni. Dorothy. Gdzie ten dureń znów polazł? Richard! Dorothy, nie mamy na to czasu. Twoje łóżko jest całe mokre. Naprawdę pora wstawać. No wstawaj, piękna. Podnieś głowę. Aha, dobra, się wpędzisz. Potęga kobieta. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli ściągać jej z łóżka. Ani drgnie. Dobra. Zasłony. Myślę, że Dorothy przydałoby się trochę słońca. Drugie sranie! O kurwa. Jaka śmieszna. Gotowa na cudowny dzień? Dzień dobry, Dorothy. Dorothy, musimy znaleźć jakąś szczoteczkę. Szczotkę, przepraszam. O, dzień dobry, Dorothy. Top of the morning to you, Dorothy. Job done. Zrobione. Alma's up next. Teraz Alma. I'll meet you outside her room. Poczekam na ciebie przed jej pokojem. Drzwi do ogrodu. Ładnie w tym ogrodzie. Wyjść mogę. Wow, naprawdę ładnie. Przytulna. Nie służy do spiskiwania kwiatów. Mogę to wziąć. Ouu. No to już jakiś progres. Tędy idzie się do dyżurki.
O, to jest inny pokoik, okej. Okay. To jedna z tych wind dla rezydentów, którzy nie dają rady wejść po schodach. Winda? A, ta winda, dobra, widzę. Przesyłko. Dobra, no idziemy do głównego holu, chociaż nie widzę tego holu, ale okej. Okay. A, tutaj jest, okej. Okay. Dobra, widzę. Już teraz widzę. Czyli została nam jeszcze jedna osoba, okej. Okay. Alma lives here. Tu mieszka Alma. O nie. Alma! Na litość boską, co ty robisz na ziemi? Nic ci nie jest? Wszystko dobrze, kochanie. Chodź z drugiej strony i pomóż mi ją podnieść, Lorelai. Wygląda na to, że spadła z toalety. Szczęściara. Ani zadrapania. Ale... Boże, będzie mnie teraz przez tydzień łupać w plecach. Wielkie dzięki, Alma. Tak, jest cięższe niż się wydaje. To nie jej wina. Jesteśmy młode i silne, nic nam nie będzie. To nie jej wina. Wina, wiem. Ale teraz będziemy musieli napisać raport z wypadku i posprzątać cały ten bałagan na podłodze. Co to w ogóle jest? Nie mam pojęcia. Przyjrzę się. Wygląda jak list. To jakiś bardzo stary list. Cała starta listów. Przeczytaj. Moja kochana małżonko. Piszę do ciebie na wypadek, gdy mnie przetrwał jutra. Właśnie otrzymaliśmy rozkaz ataku o samym świcie. Mam złe przeczucia. I postanowiłem, że jeśli wydarzy się najgorsze, powinnaś wiedzieć o mnie tą jedną rzecz, o której nigdy ci nie powiedziałem. O, dalej jest podarte. Jezu, Alma. Zachowałaś ten list przez tyle lat. A teraz wycierasz nim sobie dupę? Dobra. Teraz pora na przerwę. Co? Tak szybko? Szybko? Już pół do 11. Serio? Czas szybko leci, kiedy dobrze się bawisz. Pójdę postawić czajnik. A zanim wyjdziemy na przerwę, mogłbyś zabrać worek z praniem i wrzucić do pralki na górze? Pewnie. Ustawiłem worek koło dyżurki. No to idziemy. Jest pełno mokrych prześcieradeł i koszul nocnych. Dobra, idziemy na górę. Idziemy na góry. Ul. Rym cym cym z dupy dym. To był korytarz, tak, i to był laundry room. Laundry room. Room. Pralka. W takim miejscu muszą być góry prania. Tutaj wrzucamy pranie. No to pyk. Mam nadzieję, że otworzyłaś już tą pralkę. Tak, na górze, okej. Okay. W porządku? Tak, wszystko dobrze. A u ciebie? Dzwonił pan B. Nie zjawi się dziś w pracy. O, okej. Okay. Miał wypadek. Rozbił auto. Podobno jakiś pies gonił kota i pan B skręcił i uderzył samochodem w latarnię, żeby ich nie przejechać.
I tak sobie pomyślałam. Ty wcześniej mówiłaś coś o psie. Nie masz przypadkiem czegoś wspólnego z całą sprawą? Bez przesady, jakie jest prawdopodobieństwo? Powiedziałam pies? Sorry, miał na myśli żabę. Z pewnością w tym mieście żyje więcej niż jeden czarny pies. Raczej to ostatnie. Dobra. Z pewnością w tym mieście żyje więcej niż jeden czarny pies. Nie powiedziałam, że był czarny. Nie? Nie. Ale faktycznie był. Pan B wspomniał o tym, nie wiem czemu. Ty wiedziałaś. Ciekawe. I co z tego? Widziałam czarnego psa. Poszczekał na mnie i powarczał. Znalazłam inną drogę, ale mnie to opóźniło. I to koniec. Zobaczymy. Zobaczymy? Co chcesz przez to powiedzieć? Staram się jak mogę, więc przestań się mnie czepiać. Masz ze mną jakiś problem, Zoe? Nie jesteś moim szefem i utrzymam się w tej pracy, czy tego chcesz, czy nie. Staram się jak mogę, więc przestań się mnie czepiać. Ale Laura, ja po prostu próbuję nauczyć cię odrobiny szacunku. Cóż, dzięki sensei, ale ja już dawno się tego nauczyłam. A teraz chciałbym się nauczyć, jak być pomocnikiem w domu starców. Dobra, jeśli uważasz, że nie okazałem dość szacunku, postaram się bardziej. Powinieneś okazać szacunek, żeby go otrzymać. Słyszałaś kiedyś o tym? O, trzy rzeczy. Mamy być grzeczni. No, ogólnie moim motto jest, powinieneś okazać szacunek, żeby go otrzymać. To jest fakt. Ale być może po prostu to olejmy, nie wiem, może ona ma jakieś problemy. Może by nie było tak, że ona się zaraz zabije z jakiegoś powodu. Ale chuj, powinieneś okazać szacunek. Powinieneś okazać szacunek, żeby go otrzymać. Słyszałaś kiedyś o tym? Nazywasz to szacunkiem? Padasz tu spóźniona, umalowana jak jakaś modelka. Lakierowane paznokcie, starannie ułożona fryzura i jeszcze ten śmieszny kwiatek we włosach. Gdzie ty myślisz, że jesteś? Na wybiegu w Paryżu? Bo my tu się zajmujemy głównymi sikami, kochanie. To nie robota dla takiej księżniczki jak ty. A, przykro mi, że tak myślisz. Nic o mnie nie wiesz. Nie jestem żadną księżniczką, uwierz mi. Więc chcesz powiedzieć, że jesteś zazdrosna, bo nie jestem gruba i brzydka jak ty? Nie jestem żadną księżniczką, uwierz mi. Nie jestem żadną księżniczką, uwierz mi. Ja mam ładnie wyglądać. Wywrzeć dobre pierwsze wrażenie. Widzę, że efekt był zupełnie odwrotny. Która godzina? Miałyście już przerwę? Właśnie miałyśmy iść. Powiedz Marii, żeby zrobiła mi herbatkę. Ja zaraz przyjdę. I niech da mi dużo mleka. Zawsze o tym zapomina. Myślę, że obroniliśmy się taką, wiecie, twardą ręką. Pokazaliśmy, że nie jesteśmy szmatą do podłogi, że mordą sobie to może wycierać, ale kogoś innego. Czy mordę sobie wycierać kogoś, kimś innym, o tak, a nie nami. Aczkolwiek, no mówię, to jest moje podejście. W porządku? Czerwony kubek jest twój. Pięknie pachnie. O, na górze spotkałem Zoe. Prosiła, żeby jej zrobić herbatę. Zrobiłam. Zawsze jej robię. Żółty kubek jest dla Zoe. Dałaś dużo mleka? No, tak. Wygląda na bardzo mocną. A w sumie to nie wiem. Nie piję herbaty. Wiesz co? Nie chcemy jeszcze bardziej wkurzyć. Ty idź, ja przyniosę z kuchni więcej mleka i przyjdę do ciebie za chwilę. Ach, jesteś wielka. Dzięki. Czekaj, a co z Niszą? O, Nisza pije tylko wodę. Jej nie rób. O, kucharz. Kucharz alkoholik.
Lodówka. Ale wielka lodówka. Mleko. Półtłuste. Wydaje się w sam raz. Zoe raczej nie powinna używać tego najtłustszego. Mam je. To było bardzo, bardzo mocny przytyk. Zaraz, zaraz. A to co? Nie, nie mogłabym. Może jednak. Nie. Niepotrzebne mi to. Żółty kubek. To herbata Zoe. Dodajemy więcej mleka, zanim Zoe zacznie kolejną wojnę. Kawa. Dobra. Mleko z żółtym kubkiem. Z żółty kubek, okej. Okay. Nieważne. Ble. Dobra. Już? Zostawię tu dla Zoe. Światło dnia! Jej! Palmy słońce. Co? To z takiej... Ach, nieważne. Coś jednego? Wszędzie papierochy. Wszędzie. Ale moi drodzy, półtora miesiąca, no nie całe półtora miesiąca, no miesiąc i tydzień. Nie palę papierochów żadnych, ani elektryków, ani zwykłych. Jestem z siebie dumny. Jest dobry progres. Ciągnie jak cholera, ale nie. Zawziąłem się już chyba teraz, wiecie? Zawziąłem się. Nie, dzięki. Nie chcę. No, thanks. I don't smoke. Nie palę. Oh. Oh. Fair enough. Jak tam chcesz. Ja bym chyba zabiła kogoś bez moich pajek. Niezła byłaby jadka. Poważnie? Nie sprawiasz takiego wrażenia. Tak, ale... Ta praca bywa czasem tak potwornie stresująca, że... Nawet nie masz pojęcia. Oszalałabym. O, nie bądź taka. Zapal jednego. Jeden cię nie zabije. Jeden cię nie zabije. Barnhouse Lane. Jeden cię nie zabije. Nie. Poważnie nie chcę. No, really. I'm alright. Twoja strata. W takim razie sama spalę dwie. Więc... Czemu wybrałaś sobie do pracy właśnie to miejsce? Cóż, nie było mnie stać na studia. Bo kocham starych ludzi. Nikt inny mnie nie chciał. Nikt inny mnie nie chciał, bądźmy szczerzy. No co ty? Złożyłam podanie do chyba 20 różnych miejsc. Ale tylko wy się odezwaliście. Będę z tobą szczera. Nigdy nie marzyłam o byciu opiekunką, ale... Nie mogę już dłużej mieszkać w domu. Im szybciej się wyprowadzę, tym lepiej. A do tego potrzebuję pieniędzy. A żeby coś sobie wynająć? Tak, byle się stamtąd wyrwać. Myślałam raczej o bilecie do Nowego Jorku w jedną stronę. Myślałam raczej o bilecie. Co? Nie mam nadzieję, że trochę tu pobędziesz. Rzecz w tym, że naprawdę muszę uciec jak najdalej od mojego ojczyma. On jest taką wredną, śmierdzącą świnią. Czy on... Nigdy bym na to nie pozwoliła. Boże, wolałabym umrzeć. Ale wiesz, wszystko się kiedyś jakoś ułoży. Prędzej czy później staniesz na własnych nogach i zostawisz to za sobą. W międzyczasie, jeśli będziesz potrzebować przyjaciela. Ale w sumie, pewnie masz ich już mnóstwo. Wszyscy przyjaciele ze szkoły poszli w swoją stronę. No, jest mój sąsiad Zach. Za dużo mam kłopotów w domu, żeby mieć czas na przyjaciół.
No, jest mój sąsiad, Zack. Well, there's Zack who lives next door. He's a geek, to komputerowiec, ale jest chyba całkiem fajny. Czekał na mnie od rana, żeby dać mi parasol. Zack? To Amerykanin? Nie, po prostu jakiegoś powodu chce, żeby nazwać go Zack. Wiesz co, umówię się z nim. Jeśli w końcu odważy się zapytać, oczywiście. Problem w tym, że on chyba lubi mnie bardziej niż ja jego. Ale nie mam teraz czasu na romanse. Nie, no umówmy się z nim. Wiesz co, umówię się z nim. Jeśli w końcu się odważy zapytać, oczywiście. Prawie to dzisiaj zrobił. Ale w ostatniej chwili wyraźnie stchórzył. Tego, co mówisz, wydaje się w porządku. I pewnie siebie macho nie są warci uwagi, uwierz mi. Właśnie zdałem sobie sprawę. Zack jest praktycznie jedną normalną osobą, jaką znam. Wiecie, wszyscy przyjaciele ze szkoły poszli w swoją stronę. Nawet moja najlepsza kumpela Carrie, prawie raz na miesiąc przysyła SMS-a, ale już mnie nie odwiedza. Ale to nic. Pewnie ma dużo na głowie. Próbuj iść na internet. Ja tak robię. Jestem w takiej grupie i gadamy sobie, głównie o dzieciach. Nie mam dostępu do internetu. Moja mama nie chce płacić za Wi-Fi. Zaraz. Ty masz dzieci? Tak, dwóch chłopców. Byłem jeszcze 17-latką, kiedy urodziłem Kirin. A sama dwa lata później. Jesteś mężatką? Nie. Ja i ty. Powinniśmy się zaprzyjaźnić. Zgadzam się. Chyba, że woli zaprzyjaźnić się z Zoe. Nigdy się z nią nie dogadam. No, w końcu to miłość od pierwszego wejrzenia między mną a nią. Może i nie jest taka zła. Sama już nie wiem. Ona nie jest taka zła, ma problemy. Może i nie jest taka zła. Sama już nie wiem. Nie sądzę, że kiedykolwiek się zaprzyjaźnimy. Ale z pewnością nie chcę robić sobie żadnych wrogów. Właśnie. Więc spokojnie. Wszystko się ułoży. Wszystko. Musimy chyba wracać. Teraz pójdź do tej nowej pani. Okej. Poczekam na ciebie koło jej pokoju. Na piętrze. Jak ona się nazywa? Greta, chyba. Ona była malarką i ma w pokoju pełno jakichś dziwacznych obrazów. Ale dopiero co przyszła i nie ma jeszcze plakietki. Po prostu szukaj drzwi bez plakietki. Poco loco. La Bamba. Idziemy. Okej. Na górze drzwi bez plakietki. Jeszcze musiałem kawy napić. Na górę? Ona żyje? Nie mam interakcji. No cóż, to chyba żyje. Chyba. Bathroom. Tu są drzwi bez plakietki. Joyce. Irene. Jak ja polazłem? Gladys. Jak ja polazłem? Jak ja to zrobiłem? Korytarz, tu. O, właśnie tu. Brakuje tu plakietki z imieniem. To wchodzimy. Aż musiałem odkrząknąć. O, fuck. A, ja wchodzę, tu już jestem, okej. Może jakaś kadstynka. Halo? Wszystko z tobą dobrze? Czy to ty jesteś Greta?
Halo? Hello? Uciągnij to ze mnie. Muszę się tego pozbyć. Lorelai? Co się... What the fuck? No, to by było na tyle. Spoczywaj w pokoju, kochana. No dobra, idziemy, dziewczęta. Laura, zostań. Słuchaj, w miejscach takich jak to, niekiedy widzisz, jak ludzie umierają. Czasami mija rok i nikomu nic nie jest. A potem wy umierają w jeden tydzień. Nie da się do tego przyzwyczaić, ale musisz to po prostu zaakceptować, jeśli chcesz tu pracować. I przede wszystkim nie obwiniaj się. Greta tak miała pisane. To wszystko. Dasz radę dalej pracować? Tak, dzięki. Nagle udajesz, że ci zależy? Mówię, no jest taka zła. Tak, dzięki. Okej. Więc chodźmy. Jest wciąż dużo do zrobienia. Ale ona coś mówiła, wyciągnij to ze mnie. Dasz radę się pozbierać? Tak. Nic mi nie będzie. Mogę dalej pracować. Co mamy teraz robić? Milion rzeczy. Ale najpierw... Czy umiesz grać w szachy? Oho. Trzeba dźwięki wyciszyć. Już się nie nabiorę. Gdzie co to było? No właśnie, pytanie, czy to był jeden tylko dzień? Widziałaś błyskawicę? Zaraz będzie padać. No, to po prostu świetnie. I jeszcze jedna. O, ale mnie bolą plecy.
Ja chcę do domu. Is there anything left? Zostało nam coś jeszcze do zrobienia? Nie. They're all in bed now. Wszyscy już w łóżkach. We'll just hang around the nurse's station. Ukręcimy się trochę koło dyżurki, udając, że coś robimy i poczekamy na naszą zmianę. Let's go then. To chodźmy. It's getting chilly out. Robi się zimno. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro. A my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Lorelai. Trzymajcie się. Hej, hej.